Państwa na tej sesji, naszej drugiej sesji. Wystąpił za chwileczkę pan doktor Tibor Bałek, pan doktor pan Wilmot Was. Trochę szkoda, że jest nas tak mało, ale myślę, że dzięki temu będzie nam, lepiej porozmawiać potem na temat tego, co usłyszymy. Zapraszam. Okay. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za franie węgierskiej sesji. Mam nadzieję, że nasza współpraca była efektywnie. Dziękuję za uwagę. First of all, I'd like to introduce my colleague from Hungary. My name is Tibor Barát. I'm working for the University of Szeged, and I'm the director of the Hungarian Mediterranean School of Educational Management. My main topic is organization and human resource development and change management. Ja nazywam się Tibor Barát i jestem dyrektorem University of Szeged. I będę mówić o zmianach edukacji na węgrze, w szkolnictwie, wprowadzaniu zmian. Okay, my name is Dr. Miłosz Wasz. I am an associate professor at the University of Budapest. Jestem profesorem w Uniwersytecie w Budapeszcie. And I was the head of the renewing the national core curriculum in Hungary 2003 and 2007. I w 2003 roku do 2006 brałem udział w reformie programu nauczania na Węgrzech. Przewodniczyłam temu rektorem. So first of all, if you check the title of the workshop. Spójrzmy teraz na tytuł naszej sesji. The focus of this workshop is the strong coherence between the implementation and change management. Skupi się nasza sesja na powiązaniach, na bardzo silnym powiązaniu pomiędzy kierowaniem zmianą i wdrażaniem zmian, sposobem, w jaki zmiany są wdrażane i efektami zmian. Both at micro level and macro level as well. Zarówno na mikropoziomie, jak i w skali makro, w szerszej skali. If you check the program or the syllabus of the workshop. Jeśli spojrzycie Państwo na plan tutaj naszej sesji, program tej sesji. The working methods of the workshop. Czyli tutaj omówimy metody pracy. Are the combination between the lecture or presentation. I będzie to połączenie prezentacji, takiej formy wykładu. And the interactive way of thinking. Oraz takich ćwiczeń bardziej interakcyjnych. That's why our main aims are three things. I tutaj mamy trzy takie cele. If you check that triangle. Tak, proszę spójrzmy na ten trójkąt. Sometimes we call Bermuda triangle. Trójkąt bermudzki. We would like to strengthen the collaborate learning. Uczęcie. Ja? Tak. Dobra. Tak. I collaborate. Myślenie, collaborative thinking, and sometimes we will be able to kreatywność. Okay, I use the term Bermuda triangle because in practice. Nazwałem to trójkątem bermudzkim, ponieważ w praktyce. Yeah, at micro level. Na mikropoziomie. Sometimes only the school leader, teachers. And pupils are disappearing. Często liderzy szkolni, nauczyciele i
uczniowie znikają, że nie są istotni, tak? So that's why it's necessary to find a balance between the macro and micro level from policy to action. Dlatego ważne jest, żebyśmy znaleźli pewną równowagę pomiędzy tymi poziomami, mikropoziomem i makropoziomem. In order to strengthen the common learning, thinking and creativity. I po to, żeby rozwinąć uczenie się, myślenie, kreatywność. That's why it's necessary to organize the introduction part, a warming up part, wprowadzenie. Ważne, żebyśmy właśnie w tym celu, pewną rozgrzewkę zastosowali, tak? Musimy się rozgrzać najpierw. Because of the sport activity, the muscles are not so hot. Mainly after the lunch, Dlatego, że po lunchu się odrobinę rozleniwiliśmy. And that's why it's warming up activity. I dlatego musimy trochę się rozgrzać. It's really important. So introduction part. Także teraz zaczniemy od wprowadzenia. So let's see some introduction. We introduced ourselves and we would like to ask you to introduce yourself in a special way. I would like to ask you to form stand up please and form three groups. One group, the first group can be the school leaders group. I don't know whether there are school leaders. Translation. Okay. Because rozumiesz, nie rozumiesz. Okay. I po to, abyśmy mogli się lepiej poznać, proponuję, abyśmy podzielili się na trzy grupy. Into three groups. Three groups. So the first group. Okay. Także po to, żebyśmy się mogli lepiej poznać, proponuję, ażebyśmy podzielili się na trzy grupy. I w pierwszej grupie liderzy edukacyjni, liderzy w szkołach. The second group would be the group of teachers. W drugiej grupie proszę, aby znaleźli się nauczyciele. And the third one, others, researchers, decision makers. Inspektors. I w innej grupie inspektorzy oświaty. A to chodzi o tę rolę, którą odgrywać, tylko żeby... To pełnimy realnie. So it is about real functions, yes? Or just... Yeah, real function. Real function is the real activity. That's the leaders, teachers and the others. Okay, three groups. Dyrektorzy? No to my będziemy robić... Dyrektorzy? My będziemy robić dla nauczycieli, chociaż jesteśmy dyrektorami, ale trudno. Dyrektor, vice principal. Great. Thank you for being so flexible. Always. My colleague introduced the triangle. Kolega tutaj wskazał na ten. Learning, thinking and creativity. And I would like to ask you to form one expectation towards our session regarding these elements. I poprosiłbym, proszę Państwa, abyście sformułowali jedno oczekiwanie, czego oczekujecie po tej sesji w odniesieniu do tych elementów. One expectation about either thinking or learning or thinking or creativity. Only one, just
but about each aspect, so one expectation about learning. One group, one expectation, okay? Doesn't matter, you can decide. Czyli mogą Państwo zadecydować, jakby, w którym aspekcie to oczekiwanie ma być, czy to ma dotyczyć uczenia się, myślenia, czy natomiast proszę, żeby to było jedno oczekiwanie, tak? I suppose you have something, so I kindly ask you to share with the whole group what is your expectation. Czyli sądzę, że już Państwo sformułowali swoje oczekiwania i chciałbym teraz, abyśmy się nimi podzielili. Zresztą obecne. Nasze oczekiwania dotyczą sfery kreatywności. So our expectations are the sphere of creativity. Or expectation. Konkretnie chodzi nam o inspirację, ale w dwojakim rozumieniu. Chcemy, jeśli mogę chcemy, żeby ta sesja była inspiracją dla nas, żebyśmy mogły swoją kreatywność rozwinąć, ale równocześnie, żebyśmy dzięki temu mogły przekazać inspirację naszym nauczycielom, żeby oni się rozwinęli, rozbudzili. I też byli kreatywni. Dokładnie. So we would like to be inspired, and we would like to become more creative thanks to that, and we would also like to share this inspiration with other teachers, so they can also be creative. Okay. So it's all about stealing our own creativity. That's right. Okay. That's inspiration. It's the take any translation. The second group. My się chcemy nauczyć, jak wdrażać efektywnie kompetencje kluczowe. We would like to learn. We would like to learn how to effectively implement key competences in schools. Mm-hmm. Implementation. Okay. Third one. Podobnie. My akurat jesteśmy taką grupą, która zajmuje się kształceniem nauczycieli i studentów, czyli przyszłych nauczycieli. Podobnie chcielibyśmy się. So each of us here train teachers. Teachers in service and future teachers. And we have a little bit similar expectations. Yeah. Diplomacji. Inspirować też właśnie naszych nauczycieli i właśnie studentów do tego, jak być przywódcą edukacyjnym. So we would like to inspire both our students and future teachers on how to be leaders, educational leaders. Mm-hmm. Initial and in service teacher training.
So what we did it is example how warming up can be done. Mm-hmm. So tutaj uczestniliśmy w takim, był to taki przykład, w jaki sposób można przeprowadzać rozgrzewkę. Our aims was to focus on those key words which are very important for our workshop. Czy tutaj chcieliśmy zwrócić uwagę na te takie pojęcia kluczowe, które będą bardzo ważne podczas tej And at the same time, it is a kind of contract between us, making clear that we can deal with these expectations during the workshop. No i tym samym zobowiązujemy się do tego, że będziemy w jakiś sposób starali się te oczekiwania spełnić. Okay. So the next step is let's try to find the key question of this workshop on the basis of quotation Paulo Coelho. Spójrzmy teraz na ten cytat z Paulo Coelho i postarajmy się sformułować takie podstawowe pytanie, które będzie nam przyświecać podczas tej sesji, na które będziemy starać się próbować. Key question is on the basis of the researchers. Mm-hmm. Let's help in order to collaborate mind. Yeah? Mm-hmm. Czyli tutaj taką podstawową kwestią jest pewna współpraca. Our key question is what kind of leader's competencies? Jakie rodzaje kompetencji powinni mieć liderzy? Behind the learning and learner-centered paradigm. W paradygmacie takim skoncentrowanym na uczniu i na procesie nauczania się, nauczania, uczenia się. So learning-centered paradigm. If you check the picture, could you take the slide? Czyli spójrzmy teraz na ten obraz. To jest Szkoła Athena Rafaelu. I would like to ask you, what is the main message of the picture? Chciałbym zapytać Państwa, jak myślicie, jaki jest główny przekaz tego obrazu? Because according to the neuroscience or brain researchers, dlatego według neuroscience, rozumiecie Państwo, neurologii dotyczącej umysłu, tak? Neurodydaktyka. One picture can say more than 100 sentences. Jeden obraz mówi znacznie więcej niż 1000 słów. So I need to collect what kind of messages do you have here on the basis of the pictures. Dlatego chciałbym, żebyśmy zebrali takie interpretacje tego obrazu. Co ten obraz nam mówi, co się za nim kryje? This is the individual task. To będzie zadanie indywidualne dla każdego z Państwa. If you check the picture, first impression, the first message. Czyli pokierujmy się takim pierwszym wrażeniem, co nam przychodzi do głowy. According to my experience in the classroom at the university, czyli jak to wynika z mojego doświadczenia, podstawie własnego doświadczenia przy prowadzeniu zajęć na uniwersytecie. On that task, my students. Kiedy moim studentom dałem to zadanie. Immediately try to avoid my eyes. Od razu unikali patrzenia mi w oczy. Because of not so brave. They are not so brave. Aha, są tchórzami, tak? Nie są zbyt odważni. Okay. So could you take any messages, please? Dla mnie jest to jedność wielości. Dlatego, że jest wielu tych filozofów, prawda? Każdy z nich troszeczkę inaczej, a równocześnie tworzą szkołę, czyli dzień dobry. Jedność. So for me it is kind of unity in diversity, because there are a lot of people here, they are doing different things, but at the same time they are one school of thinking, they are some kind of unified in some way. Okay, unity versus diversity, okay? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Any others? Spontaniczność.
Spontaneity. Next one, please. Swoboda. Swoboda taki, taki luz. Freedom. Swoboda. Wolność, tak. Yeah? Też spotkanie się, spotkanie. Meeting. Interaction. Teachers Council, yeah, we have a director, deputy director, and then teachers. Director of every day. Okay, teachers Council. Na początku chyba księgowa. Or maybe an accountant. Okay, that's top five is enough, or top five or top ten, it depends on the numbers of the group numbers. So top 5, top 10, that's enough. Okay. Okay. Czyli mamy pierwszą pięć skojarzeń takich ważniejszych. I tried to mention our three main messages on the basis of the picture. Mm-hmm. Yeah? Czyli wspomnę o takich trzech głównych przekazach na podstawie tego. Discussion, which is the ancient Greek method, Socratic method. Czyli metoda sokratejska, dyskusji. And the next one is openness. Because if you check the space, it's really open space. Okay, otwarta przestrzeń, jak tutaj spojrzymy na ten obraz, widzimy otwartą przestrzeń, czy sugeruje to pewną otwartość. And the third one, that's moving, because there are not the same positions of the human being. So moving to think. I ruch po to, żeby myśleć, no bo oni wszyscy przybierają różne pozy tutaj na tym obrazie. On the basis of three main messages. I na podstawie tych trzech przekazów, tych trzech idei. Let's take the reflective task to you. Pomyślmy, zastanówmy się. So let's see the reflective part. So we offered three messages from the picture, and now I would like to invite you in the certain tables to choose one of them, doesn't matter what. I teraz chciałbym, żeby Państwo wybrali jeden z tych aspektów. And you have requirements towards your school, state requirements. I mamy pewne wymagania państwowe wobec szkół. So the four area, big area, the first is result of teaching, education and care. Czyli chodzi o wyniki nauczania. And so on. Okay. And try to interpret one of these messages into your daily practice. I spróbujmy w jakiś sposób zinterpretować jeden z tych aspektów, w jaki sposób odbija się w Państwa codziennej praktyce, w codziennym życiu szkoły. So, for instance, what does openness mean in your school, taking into consideration, for instance, the teaching-learning process? Czyli co oznacza otwartość dla Państwa szkoły, kiedy myślimy o procesie nauczania i uczenia się? 2-3 minutes and one result from each table. Tak więc mamy 2-3 minuty, potem przedstawimy wyniki. Także myślimy zespołowo, tak? Każdy stolik. Słyszałam teraz, że jest otwarta.
Jeszcze raz to polecenie, ale zrobić. Bo jeszcze chodzi o to, żeby tylko jeden, bo dyskusja o tym, i powiedzieli, w jaki sposób ten aspekt się przejawia w praktyce, w szkole. Tak, czyli jeżeli tam jest otwartość, no to jakaś tolerancja, no wiadomo. W codziennym doświadczeniu Cel i żeby to przynosiła taką doskonałą bazę na czas, żeby nie było na sensu i pewnej techniki. So, as far as I recognize, all table groups had a result, and I would like to ask you to share the other tables. Mam nadzieję, że już Państwo mają te przemyślenia sformułowane, no i poprosiłabym o podzielenie się. Dla nas punktem wyjścia jest otwartość. Otwartość rozumiana w różnych aspektach. So we started with openness. Yeah. Openness understood in many different ways because it has different aspects. Dzień dobry. Ta otwartość w tej chwili w polskiej szkole jest coraz większa, na przykład. And right now Polish schools are more and more open. Chociażby to, co jest tematem naszej konferencji, czyli ewaluacja, wyniki, które są publikowane, dostępne. Przedtem wyniki wizytacji, kontroli niekoniecznie były różnym gremiom znane. To jest jeden z. So, for example, evaluation and the fact that the results of evaluation are available, that everybody are available to broader public, which wasn't the case before, not necessarily. Druga kwestia związana z otwartością, na przykład to, że inne podmioty, nie tylko nauczyciel i dyrektor, decydują o ofercie szkoły, uczniowie. And another aspect is that it's not only the school head and the teachers that determine the offer of the school, determine what's happening in the school. There are also other players coming into it. Na przykład w gimnazjum, teraz i w liceum rodzice zatwierdzają programy nauczania, wychowania fizycznego. So for example in lower secondary schools and in upper secondary schools the parents have their say on the curriculum. Uczniowie mogą wybierać sobie spośród zajęć fakultatywnych, mówię o gimnazjum i liceum, dlatego że znam to, na przykład zajęcia artystyczne, techniczne. And for example, pupils can choose specialized subjects, for example, artistic subjects.
w liceum teraz uczniowie mają prawo wybierać sobie spośród zaproponowanych rozszerzeń. Od września 2012 szkoła proponuje, a uczeń od 2 do 4 rozszerzeń sobie wybiera spośród propozycji szkoły. To też jest pewna otwartość. That's okay. Thank you very much. And 12 the pupils have this opportunity to deepen their knowledge in the fields they choose. Mogę jeszcze raz? Ostatnie. Natomiast doszliśmy do wniosku, że to jest punkt wyjścia, natomiast nie istnieje samodzielnie. Zawsze jest to związane i z dyskusją, i z pewnym ruchem, a ruch rozumiemy jako zmiany. So we agree that this is openness is just a starting point, but it doesn't really exist in separation, in isolation. So it is connected with discussion and with moving and jako zmiany właśnie tego ruchu. And with a change. Okay. Great, thank you very much. Let's see the next group. To ja zacznę od tego, czego zakończyłaś, że uważamy, że my wybraliśmy akurat dyskusję. So we have chosen a discussion. Tak, ale one też uważamy, że one wszystkie te trzy jakby obszary się łączą, przenikają but, się. But we also agree that these areas are interconnected. Mm-hmm. That's right. I ja uważam, że tak jak często w szkołach jest, że ta dyskusja polega bardziej na tym, na takim jakby pewnej jakby indywidualności, czyli rozmawiamy między sobą dwie, trzy osoby, ale nie w zespole. So it often happens in schools that this discussion takes place between 2 or 3 people, but not in the whole, not between among all teachers. Mm-hmm. Yeah, the whole, am I right? So kind of individual groups that. Mm-hmm. Am I right that it is a kind of informal discussion? Yes. Chodzi o nieformalne dyskusje. Tak, nieformalne przez to takie umiemy. Nieukierunkowane. Nieukierunkowane. Krytykanstwa, narzekania na to, że przepisy się zmieniają, że ciągle coś się zmienia, ale to jest takie... What I'm talking about here is more like criticizing, expressing very critical attitudes, complaining on ever-changing legal provisions concerning organization of school, and so it's more about this kind of discussions, not... For instance, I also put it the critical attitude from those what you mentioned. Is it okay? Tak, tak, że bardzo krytyczne. Bo chciałem wyjść od tego, że często tak to w szkołach u nas wygląda, natomiast uważamy, że ta dyskusja powinna być właśnie ukierunkowana, zespołowa, a co jeszcze chyba najbardziej istotne, żeby wszystkie obszary szkoły, czyli jakby organy szkoły, czyli uczniowie, rodzice i nauczyciele dyskutowali razem. So we think that this discussion should be more directed, and all players should be involved: teachers, parents, pupils as well. Czyli powinien być cel, jakby też określony. Tak, i cel. So there should be an aim, a clear aim of this discussion. Okay, the last table, yes. Please. I my zamykając wybór, wybieramy ruch. Tak. Cały czas. Uważam, że dla zrównoważenia przekazywania wiedzy i zmiany doświadczeń potrzeba takiej możliwości zaprezentowania siebie. Osobiście tutaj zgodziłyśmy się, że mamy też predyspozycję w zakresie kinestetyka, prawda? Czyli też potrzebujemy ruchu po to, żeby wyrazić siebie i też żeby myśleć, żeby pobudzać się do myślenia, więc uważamy, że ruch jest to takim bodźcem. So we think that movement is very important in discussions and Pobudza nas do... It mobilizes us, it motivates us. I równoważy ten element, kiedy musimy przeanalizować coś, prawda? Kiedy pozwala nam spojrzeć na troszeczkę taki inny aspekt danego działania czy danego tematu. Oprócz tego zachowuje nas w dobrej kondycji, więc to też jest... So we keep fit, thanks to it, and this is an extra point, but it also it brings some balance into school. No tak, ale z drugiej strony, gdyby sprowadzić ruch
do pojęcia czysto fizycznego, tak? To bardzo mało jest w polskiej. But on the other hand, if we think about movement as physical movement, we have very, very little of that in Polish schools. Thank you very much for your contribution. Dziękuję bardzo za Państwa refleksję. Some conclusion. Teraz wnioski. First, the situation was an open situation for you. Czyli to była otwarta sytuacja dla Państwa. Burza mózgów. We offered messages, but nobody has an algorithm. What is the clear answer, how discussion or openness or moving should appear in school. Czyli nikt nie ma gotowych rozwiązań, gotownego algorytmu na to, jak dyskusja, jak te aspekty powinny wyglądać w szkole. Your task to find out it. I teraz naszym zadaniem jest, żeby to zdefiniować. Żeby się dowiedzieć, żeby poszukiwać, w jaki sposób możemy. And you you should take into consideration at least two things. I powinniśmy tutaj wziąć pod uwagę przynajmniej dwa aspekty. One is the state requirements. Wymagania państwa. The other is your school's situation. I sytuacje waszych szkół, państwa szkół. So it is an example how can deal with school task on an unusual way, which needs some creativity. To ćwiczenie będzie takim przykładem, w jaki sposób do pewnych takich zadań szkolnych wprowadzić kreatywność, element kreatywności. And you can go further with these elements. Czyli możecie Państwo rozwinąć te elementy, które już mówiliśmy. Posing the question for yourself, the how. How I should organize the shared responsibility in my school. How can I involve student into the decision making process and so on. I teraz zadać sobie takie pytanie, w jaki sposób wprowadzić w życie to, co tutaj się pojawiło. Czy na przykład w jaki sposób zmobilizować studentów do większego udziału w życiu szkoły, w decyzjach, w jaki sposób uczynić ich bardziej odpowiedzialnymi za to, co się dzieje w szkole. So it is a example on the relation between micro and macro level with which we are going to deal with further. I to będzie taki przykład na związku pomiędzy tym mikropoziomem i makro poziomem, o którym będziemy dalej rozmawiać później. If you check the program, I use almost an interesting term copyrighted by Wilmos Roś. Kompetencji tsunami. Okej, czyli tsunami kompetencji. Tak? I to jest taki mój własny koncept. Because at the macro level, this is the competency-based content regulation system in Hungary. Dlatego, że tutaj na poziomie makro na Węgrzech mamy regulacje dotyczące wprowadzania określonych kompetencji, tak? Kształcenia przez that is the last 20-year progression. I tutaj mamy do czynienia z pewnym postępem, który się odbywa w ciągu ostatnich 20 lat. Namely the decentralized system, that's a national core curriculum, the competency-based. To znaczy ten program centralny, tak, narodowa podstawa programowa. And local curricula. I te programy nauczania lokalne. And it's necessary to create the supporting system in order to implement effectively, as you said, the requirement. I musimy rozwinąć pewien system wspomagania tego wprowadzania tych programów nauczania opartych na kompetencjach. So the first challenge of the macro level regarding the effective implementation. Czyli tutaj takim pierwszym wyzwaniem na poziomie makro dotyczącym właśnie wdrażania tych programów.
how can we find the coherence between those competency-based elements? W jaki sposób możemy odnaleźć spójność, związki pomiędzy tymi elementami dotyczącymi kompetencji, rozwijaniem kompetencji? For instance, methodological support. Czy tutaj chodzi o wspomaganie metodologiczne? Exam requirements. Jeśli chodzi o wymagania egzaminacyjne, połączyć to z wymaganiami egzaminacyjnymi. And as you said earlier, the key question is the practice of teaching. Praktyka nauczania. Yeah. This is the first challenge, the coherency. Czyli odnalezienie spójności pomiędzy połączeniem tych wszystkich elementów stanowi główne wyzwanie. But the competency tsunami in Hungary. Jednak to tsunami kompetencji, tak, na Węgrzech. Is based on the European recommendation. Jest oparte na zaleceniu Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego. Here is the reference data. And the question is, how can we implement those competencies? Czyli teraz pytanie dotyczy tego, w jaki sposób my możemy wdrożyć te zalecenia, te kompetencje. Okay, that's next slide, please. Kluczowe. Okay. In the Hungarian way. Na Węgrzech. Okay, not simple adaption of the European recommendation. Czyli tutaj nie chodzi o jakby skopiowanie, takie literalne zastosowanie tego, dosłowne. But on the, based on the Hungarian tradition of education as well. A zapośredniczenie tego w tradycji węgierskiej, w specyfice kraju. If you check the conception of key competencies. Czyli jeżeli spojrzymy tutaj na tą koncepcję tych kluczowych kompetencji. That means that this is not only the market-oriented education. Czyli nie chodzi tylko o takie nastawienie marketingowe. The key nastawienie na rynek. Przepraszam. Przepraszam, ja? Because the key competencies are important, not only for work. Dlatego, że te kluczowe kompetencje są istotne nie tylko dla pracy, odnalezienia się na rynku pracy. But for life. Ale także dla całego życia. Let's see life skills. Chodzi o nabycie pewnych umiejętności przydatnych w całym życiu. And literacy as well. Literacy, life and work. That's my key competence. Czyli tutaj mówimy o umiejętności, tak? Czytania, pisania, o jakiejś wiedzy ogólnej, o pracy i o życiu. Trzy takie obszary. Okay. If you check the list, the main message from the key competence recommendation that this is not only the list. Nie jest to jedynie lista. Structure is as important as listing the competences. Jest to pewna struktura. The structure is every competence structure has knowledge, skills and attitudes. I każda struktura kompetencji oparta jest na wiedzy, postawach i umiejętnościach. But if we remind the neuroscience. Czy teraz pomyślmy o neuropedagogice? Yeah. Neuropedagogice can take the message that the order vice versa, namely attitude, skills and knowledge. Tutaj w neuropedagogice liczy się ten odwrotny porządek, tak? Czyli najpierw to będą. So what you mean is that in neuroscience the reverse order is exactly is what not class, knowledge, yeah? Skills, attitude, but attitude is much more czyli important nowadays. To czyli neuropedagogika kładzie nacisk na postawę, tak? Postawy są najbardziej tutaj najistotniejsze. But if you check the list, one key competence is top of the hill.
namely learning to learn, that's concentrating engineer here learning, that one. So the every movement towards the macro and micro level in order to move the lifelong learning. Okay. So you mean that this skill is the most important? Yeah, absolutely. It's top it's of the hill. Skill, yes. So it should be on the top. Because of lifelong learning. As well, yeah? Absolutely. Uczenia się przez całe życie jest to najważniejsza umiejętność. That means at the macro and micro level that planning for learning, developing for learning, and assessing for learning. Czyli planujemy uczenie się. I oceniamy też dla celów uczenia się. Czyli ta ocena ma służyć uczeniu się. So that is the main characteristics behind the competency-based system. Czyli to są takie podstawowe założenia, na których opiera się ten system oparty na kompetencje. Which means that parallel learning-based system. I oznacza to system oparty na uczeniu się. But if I check your eyes, the key question is not the competency-based system, but the effective implementation. Jednak najważniejsze jest jak to wdrożyć, jak ten system wdrożyć efektywnie. In 2007, I was the head of the implementation committee in Hungary. W 2007 roku byłem przewodniczącym komitetu wdrażającego. And we thought about the effective implementation. I zastanawialiśmy się, w jaki sposób wdrożyć go efektywnie. At the macro and micro level as well. I na makro, i na mikro poziomie. The key question behind the implementation strategy is. I tutaj podstawowa kwestia leżąca u podłoża tej strategii wdrożeniowej. How can we reach the school level? To jak tak? How can we reach school level, namely the teacher level, the program level and the pupil level as well? Czy w jaki sposób możemy tutaj zaangażować nauczycieli i uczniów, w jaki sposób. If you check the four pillars behind the effective implementation. Czyli tutaj są takie cztery filary, na których opiera się to wdrażanie. The first is the combination overlapped items between research, development and innovation. No, tutaj mamy połączenie tych elementów, badania, rozwój i innowacji. Which is really important. Pierwszy filar, który jest bardzo ważny. Not because of research to research, but research to action. Bo nie chodzi o badanie dla samych badań, tylko chodzi o to, żeby na podstawie tych badań działać. This is the not only scientific part of the implementation. Czyli tutaj nie chodzi tylko o tą część naukową. But based on local innovation as so-called best practice. Ale powinna być ona także oparta na, jest ona także oparta na praktykach, na dobrych praktykach, doświadczeń lokalnych. On the second level you can find textbooks. I tutaj na drugim, na tym, ten drugi poziom, drugi filar, są podręczniki szkolne. Educational programs. Programy nauczania. The curricular patterns, the curricula, patterning curricula. Okay. Czyli podstawa. The curricular bank, to the schools. And the key pillar is here, if you check that part. Tym najważniejszym filarem utrzymującym całą konstrukcję jest school development and increasing leadership competencies. Przywództwo i rozwój zdolności przywódcy, rozwój kompetencji przywódczych. My personal opinion anyway. Moim zdaniem. That is the most important part. Aha, czyli jednak nie to, tylko komunikacja. Wszystko how can we communicate
the changes to the teachers, to the leaders, to the parents, to everybody who is involved in education, to the society. Mówimy o tych zmianach i komunikujemy te zmiany, także wszyscy zainteresowani o nich wiedzą, w jaki sposób się tutaj komunikujemy. If you would like to jump into that pillar, school development and leadership competencies, czyli skupmy się teraz na tym aspekcie. At the micro level, let's see the picture. Yeah? Spójrzmy na obraz, na mikropoziomie. Tak? Because that's the key point sentence. We never forget the main actor of education is a pupil. My nigdy nie możemy zapomnieć, że przecież wszystko opiera się na uczniu. So if you check that part sentence, yeah, your task is. And they arrive at the school, point. What kind of attitudes, emotions do you have when think about the picture and the part sentence? Kiedy czytamy to zdanie, przybyli do szkoły, jakie w nas to budzi uczucia? Jakie mamy z tym skojarzenia? So this is about our reaction, yes? To yes. When we arrive at school, and how we feel, how we yes. react to it, don't you? Yeah. Mainly based on attitude and emotion when you check the picture and the hard sentence. Jakie emocje budzi w nas ten? I am so interested in your attitudes and emotions and not the cognitive way, okay, for instance, neuroscience. Czyli chodzi tutaj o państwa odczucia. Okay, could you say some reactions on the basis of your attitudes and emotions immediately. Okay, we want to help. So helping or supporting. Any other? He's unhappy. Yeah, that's frustration. Yeah, but never forget that minimum frustration needs to be creative. Minimum stress, not huge. Okay. Czyli troszeczkę stresu trzeba, tak? Tak, but here he's overwhelmed. Here he's overwhelmed by this, you know, knowledge. Yeah. The last one, please. Ja się cieszę, że mam to ze sobą. I'm happy that I'm past it. I'm happy that I've done it and I don't have to go to school anymore, yeah? I see. Okay, let's take the concentrate on what kind of schools does he go? What kind of leaders are there? Czy pomyślmy teraz, do jakiego rodzaju szkoły on chodzi i kto tej szkoły przewodzi, jacy tam są liderzy? In some years after the first school year. Kilka lat już w szkole, po kilku latach. During the competence tsunami. Podczas tego tsunami kompetencji. In reality in Hungary. Rzeczywiście na Węgrzech. Only one key competence is two words to the high, Sigiturádastra. Tylko jedna kompetencja, jedna umiejętność się liczy. Namely survival competence. Survival because of motivation, unmotivation. Survival competence because of unmotivation of the student. Dlatego, że uczniowie nie są zmotywowani. Okay. And survival competence from the teachers because of high level administration. No i też umiejętność przetrwania nauczycieli z powodu tego, że są przytłoczeni administracją do górnymi rozporządzeniami, tak? So when we focus on renewing the leadership competencies. Czyli teraz skupimy się na takiej odbudowie tych zmian, kompetencji na zmianach. Never forget that picture. Czyli pamiętajmy, zatrzymajmy ten obraz. Because of the balance between micro and macro level. Kiedy mówimy o równowadze pomiędzy mikro i makro poziomem. Okay, let's see the next slide.
a little bit further and deal with the leadership issues. Czyli będę mówić o kwestiach związanych przywództwem. There is a crucial question here. Zagadnienie. Whether the school leadership has impact on schooling, student development or not. And we have the answer, of course. Przewodniczenie szkole, tak? Czy ten ma wpływ na sposób, w jaki uczniowie się uczą, w jaki funkcjonują w szkole, na ich postępy? Who thinks that school leaders has a real effect on the development, personal development of the students? Kto z Państwa myśli, że liderzy szkolni mają rzeczywisty wpływ na osobisty rozwój uczniów? Że rzeczywiście kształtują rozwój uczniów? Mają. Ale liderzy szkolni w sensie rektorzy szkół, what do you czy mean liderzy by... zespołów na przykład szkolnych? What do you mean by leaders? Do you mean heads of the schools? Or school leaders. Head teacher? Head teacher, yeah. So you agree with that? The head teacher has a real effect on students' personal development. Okay, why? What is the proof for you? No zawsze, dlaczego? Co o tym świadczy? Zawsze mają wpływ, niezależnie od tego jaki, bo to jest inna kwestia, jaki mają wpływ, czy pozytywny, czy negatywny, ale jako ta osoba najważniejsza albo jedna z najważniejszych, które kształtują szkołę jako miejsce, do którego dziecko trafia, to mają wpływ na to, co się tam dzieje. Zły albo dobry. They always have some kind of influence, whether it's good influence or bad influence. So we are not talking about what kind of influence it is, but because they shape the school, the place where pupils come, they always... Tak jak to się mówi, że szkoła czasem leży albo stoi dyrektorem. So sometimes the head teacher is good for the school and sometimes not so good. Well, it is a clear proof for that the head teacher has a crucial role in the school. Maybe one of the other crucial question can be whether or not the school become learner and learning center place, which needs a new kind of paradigm of leading the school. But tutaj mamy takie pytanie, czy rzeczywiście uczeń leży w centrum działań szkoły, czy szkoła jest skoncentrowana na uczniu? I jeżeli tak ma być, to być może wymaga to zmiany paradygmatu myślenia. Now I do not want to deal with deeply with some other, let's say, facts, evidence, which shows, which show for us that the head teacher has a very important effect on schooling. You can see some example on the side. Tutaj widzimy przykłady tego, że liderzy szkoły rzeczywiście mają wpływ na wyniki szkoły. You also can find on the slide that the key competencies are crucial also for school leaders. So that is the reason we are going to deal with the school leaders' competencies. No i że te kompetencje kluczowe są także bardzo ważne dla liderów szkół i będziemy też o nich mówić w kontekście liderów. If we are speaking about school leadership, school management, mówiąc o zarządzaniu szkołą, przewodzeniu szkoły. Many times we use these words, leadership, management, sometimes as a synonym, sometimes we understand different meaning behind them. Czy często używamy słów przywództwo,
zarządzanie jako synonimów, a czasami mamy coś innego na myśli, tak? Przewodzenie, zarządzanie. To samo czy nie? My question to you, because I'm sure you have some imagine about leadership and also about management. Jestem tutaj pewien, że mają Państwo swoje własne wyobrażenia o tym, czym jest przywództwo i czym jest zarządzanie, i w związku z tym mam taką prośbę. If you think about your job, do you carry out mostly leadership or management activities? Kiedy myślicie Państwo z własnej pracy, czy jesteście liderami, czy zarządcami? Czy bardziej zajmujecie się zarządzaniem, czy przewodzeniem? Please take one of the sheet, which is closer to your daily practice. This is the most creative part of my tutaj mamy ten zarządzanie i przewodzenie. I tutaj musimy wybrać jedno, tak? Take one for one. Everybody. Kim jesteś? Czy przywódcą? Czy zarządzającym, tak? Only one. Nie, nie. But is it who we want to be or would like to be, or is it who we are? I would like to ask you to share your decision with the group. So please take your hand and show the others what was your decision. Well, I think it's interesting. There are some who decided the leadership, some others who decided management, and most of them take two, both of them. We will see the relation between them, but now we should go a little bit farther. Czy będziemy rozmawiać o tych związkach? And you can see some conclusion regarding the school leadership effect on schooling. And now we should deal with a little bit the leaders' roles. What kind of role do school leaders had to carry out? It is a kind of Hungarian, let's say, experience. Our leaders are responsible for the educational program of their school, and also for the working of the teaching staff. Czyli tutaj będziemy rozmawiać o roli dyrektorów na podstawie doświadczenia węgierskiego. Z Węgier tutaj mamy te różne role dyrektora. The other responsibility and tasks for her or him to manage the organization. Zarządzanie organizacją. Mm-hmm. Nie wiem, czy mam tłumaczyć teraz? Final show. Selection. Ja widzę, że Państwo wszystko rozumieją. Okay. Now you also can see how powerful pictures are. I shouldn't say anything, and you understand what is on the slide. You know. So now that's why we can go farther. It
maybe can be interesting for you, but I do not want to deal with the details how the school leaders are evaluated by the maintainer and in the future by the state. Czy nie chciałbym teraz wchodzić w szczegóły tego, w jaki sposób liderzy szkół są ewaluowani przez prowadzących szkoły i przez organa państwowe, organy państwowe. Nie chciałbym w to wchodzić teraz. I only would like to stress one characteristical change regarding the Hungarian education system. Chciałbym jednak podkreślić jedną taką charakterystyczną zmianę w szkolnictwie na Węgrzech. And it is mirrored also by the text. No i tutaj widać to. That Hungary are moving, a Hungarian education system is moving from the decentralization towards a quite centralized system. Czyli że system szkolnictwa na Węgrzech następuje zmiana z tego systemu zdecentralizowanego ku rosnącej centralizacji tego systemu. And now. We should pay some attention regarding the circumstances, the environment of the school. And teraz pomyślę trochę o otoczeniu szkoły, o okolicznościach, w których szkoła funkcjonuje, warunkach, w których szkoła funkcjonuje, w środowisku. There are lots of interesting questions regarding those elements which appear on the slide, but I would like to highlight only one, and it is the labor market expectations. Tutaj jest wiele istotnych elementów, natomiast chciałbym tutaj się skupić na oczekiwaniach rynku pracy. And now I also would like to ask you for a very quick answer reflection. If you think about your school and take into consideration that requirements which arise in the Polish labor market. Kiedy myślicie Państwo o szkole w kontekście wymagań polskiego rynku pracy, o Waszej szkole w kontekście wymagań polskiego rynku pracy. How these labor market requirements affect on student learning. W jaki sposób te wymagania rynku pracy przejawiają się w sposobie, w jaki uczą się studenci w tym procesie uczenia? So do you mean whether the school answers the needs of labor market? Yes, yes. Tak? Czyli yes, that's right. Czy szkoła that's odpowiada right. na zapotrzebowanie rynku pracy? Only some example. Let's see. Proszę o kilka przykładów. Ja myślę, że dopiero, że pewne rzeczy budujemy. Że na pewno nie jest tak, że szkoła w pełni odpowiada za albo utożsamia się z tym, że przyszłe oczekiwania i przygotowania uczniów do funkcjonowania dalej na rynku pracy. Więc budujemy to powoli, ale... So we are slowly moving towards this direction, but of course the school doesn't fully answer the needs of labor market, but we are trying to work. That's okay. Proces. Szkoła nie nadąża za tymi oczekiwaniami, za potrzebowaniem rynku pracy. Jest jednak ten pół kroku albo krok z tyłu. Ten rynek tak się szybciej zmienia. So the labor market is changing much quicker than the school, so school is always a step behind it. It will be very important in the future for us. Let's see one example. Am I right that, let's say, the cooperativeness is one of the important, let's say, technique and competence for students when they want to enter the labor market? Czy umiejętność współpracy, kooperacji jest ważną kompetencją na rynku pracy? Yes. If yes, then the question is that.
What does school do for develop these competencies? Jeżeli odpowiedź brzmi tak, to mamy pytanie, co szkoła robi, ażeby tą umiejętność rozwinąć. And we immediately arrive to the learning process. I tutaj od razu skieruje to nas na proces uczenia się. Because it needs the change of the process itself. Mm-hmm. I proces, you mean learning process? The teaching and learning process. Mm-hmm. Mm-hmm. Czyli tutaj od razu będziemy myśleć o procesie uczenia, który wymaga sposób, jak uczymy, zmian. The reason is very easy. May I ask you, who can bike among you? Who can use bicycle? O, tak, kto jeździ na rowerze? Kto z Państwa jeździ na rowerze? Czy jeździ na rowerze? Okay. And who is who learned to bike that way, read 1 meter book? I kto nauczył się jazdy na rowerze, czytając grubą księgę na ten temat, instrukcję? Nobody? W jaki sposób to zrobić? No, you tried to use the bike. This is the same regarding the cooperation, cooperativeness, and any other kind of labor market requirements. Then we are going a little bit farther. Now, because we have to take into consideration the time, I think I have to choose maybe two or maximum three elements from the less the material which is in front of us. One is the question of the globalization. Czyli goni nas czas, w związku z tym wybiorę tylko dwie czy trzy kwestie. Jedną z nich będzie globalizacja. Mm-hmm. I read research how fast the knowledge gathering in the world, and the speed of increasing the knowledge in 1995. Czyli tutaj zapoznałem się z badaniami na przyrostu wiedzy, czyli przyrostu wiedzy, i tutaj ten przyrost, tempo przyrostu wiedzy. 1995. We knew that the factual knowledge was doubled in every 7 year. I tutaj jakby ilość faktów podwajała się co 7 lat, tak? Znajomość faktów, wiedza. If we consider a teaching career, a teacher's career in 35 years, jeżeli myślimy tutaj, jeżeli rozważymy karierę nauczyciela zawodową, tak? Then it means 35 lat, trwającą 35 lat, oznacza to. Then it means that during these 35 years, if the speed not change, then it will be 2/5, so it means 32. Oznacza to, że w ciągu tych 35 lat, tak, pracy nauczyciela, ta ilość wiedzy faktograficznej będzie ogromna. Tak, let's see what happened in 2006. It doubled in every second year, and if we consider the teaching the teacher career not 35 but 36 year, then 36 per 2 is
18, 2 on 18 equal to 266,144. So that is the reason it's not possible to run after the factual knowledge. And you can see the ratio. If the 32 is represented by this book, then this number represented by the Eiffel Tower. So it is, yeah, okay. Czyli tutaj jakby, jeżeli ilość tej wiedzy początkowej obrazuje ta książka, to po tych 36 latach musiałaby ona mieć wysokość wieży Eiffel. And my colleague has some conclusion regarding that. Yeah, the first conclusion part is focusing on redesigning learning. Czyli tutaj oznacza to, że musimy w jakiś sposób zmienić ten proces nauczania, ponownie Because that, wydawać. That information boom, dlatego, że ten boom informacyjny means that we can't read everything. Oznacza, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego przeczytać, wszystkiego poznać, ogarnąć tych faktów. This is a very brief sentence, I know. Mm-hmm. To jest takie bardzo, bardzo krótkie powiedzenie, które znam. Imagine my one student during the exam period. Mm-hmm. Wyobraźcie sobie jednego ucznia w czasie okresu egzaminacyjnego. Yeah, let's take the thesis. I weźmy thesis, you mean... Yeah, let's take the requirement, let's take the task. Mm-hmm. Yeah? Mm-hmm. Czyli przyjrzyjmy się zadaniu. And there was 1 minute silent. Mm-hmm. Była cisza. Yeah? And my student's reaction was that, dear teacher, you said that we can't read everything. Mm-hmm. Aha, czyli student powiedział, to pan przecież powiedział, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego przeczytać. So you mean that the student couldn't answer your questions? Absolutely, yeah? But remember only one sentence. But he said, you said that. Okay. It's your fault, tak? To twoje, okay. To pana wina, pana nas zniechęci, uda. Yeah, seriously redesigning learning means. Mm-hmm. No, oczywiście nie o to tutaj chodzi. 4 steps inside the school. Chodzi o prowadzenie pewnych 4 kroków w szkole, 4. 2 steps are effective inside the traditional school. I tylko z tych czterech aspektów tylko 2 rzeczy są rzeczywiście efektywne w szkole tradycyjnej. But the last 2 steps, the 3rd and 4th, are more exciting in order to redesigning school. Ale 2 pozostałe aspekty są o wiele bardziej interesujące, jeśli chodzi o tą zmianę, prowadzenie zmian w szkole. First step is finding the information. Czyli tutaj pierwszy aspekt to jest umiejętność znajdowania informacji. Which is really good in Hungary, every school. I każda szkoła na Węgrzech jakby tutaj jest mocna w tym zakresie. From 5-year-old pupil to 16-year-old pupil, 22-year-old pupil, and 99-year-old man, and so on. Mm-hmm, mm-hmm. To, czyli w każdym wieku jesteśmy, potrafią. So finding and checking the information, that's okay. Sprawdzać informacje, to jest... The second step is, which is really high level in Hungary, all school, that selecting the information. I teraz też taką mocną stroną węgierskich szkół jest umiejętność selekcji informacji. The Hungarian teachers like to take point of views. Dlatego, że nauczyciele na Węgrzech lubią pytać uczniów o poglądy, tak? You mean that they ask students, what do you think? Yes, so they... No, select the jungle. Select the information jungle. How can you find the right way inside a huge information? How can you find the second level of the tower? Mm-hmm. Czyli nauczyciele uczą
uczą uczniów umiejętności znajdowania, odnajdywania informacji, tak? Czyli na przykład znaleźć drugie piętro tutaj na tej wieży. So we need to promote, we need to support the students at the second step. Czyli tutaj musimy wspierać studentów. Which is effective in Hungary on the basis of the assessment data. Czyli tutaj na podstawie ocen, na podstawie wyników nauczania, w tym aspekcie Węgry dobrze sobie radzą. But the third step is crucial one. The third step is constructive way of learning. Jednak ten trzeci aspekt jest najważniejszy i jest to myślenie twórcze. That means that the self-directed learning of the students. Twórcze przetwarzanie informacji, umiejętność uczenia się. Which means the self-responsibility of learning. Umiejętność samodzielnego uczenia się i brania odpowiedzialności za to uczenie się. Which means high level motivation of the learning. Co oczywiście wiąże się z wysokim poziomem motywacji do uczenia się. Which means the increasing effective elements of learning and not only cognitive ones. No i oczywiście wiąże się to też z... przekłada się to na rezultaty nauczania, tak? Czyli... In practice in Hungary, inside the classroom. W praktyce nauczania na Węgrzech. One teacher would like to construct, okay? One teacher construct and circulate that construction, which is the high level tiredness. Constructive way, that's a special term of learning, that's a self-constructive way, self-directed learning, and not because of teachers, but because of me. Okay, so the teachers actually support it. Yes. Hungary, tak? Czyli ten sposób uczenia się, taki samodzielny, rzeczywiście jest wspierany przez nauczycieli. Simpler, the teacher doesn't need to think, learn and creative, but the students need that, okay? Czyli jakby ta odpowiedzialność za ten proces nauczania nie leży tylko po stronie nauczyciela, to nie tylko on musi myśleć, być kreatywny, ale przede wszystkim uczniowie. But the fourth step is... Ale ten czwarty aspekt... Knowledge transfer. To jest transfer wiedzy. Two types of transfers. I mamy tutaj dwa rodzaje tego transferu wiedzy. First is cognitive transfer. Czyli pierwszy jest to aspekt kognitywny. Which is really based on high level algorithm. Który jest oparty na pewnym algorytmie. If you step A1 and B2 and C3 and D4. That's the algorithm, yeah? Okay? But the next transfer is much more important. Creative transfer. Jednak o wiele ważniejszy jest ten aspekt twórczy. Creative transfer means that you step A1, but the T8. To znaczy, że znajdujemy powiązania chyba między różnymi, między faktami, między różnymi aspektami. How can the school and school leader handle that situation when the student takes step A1 to T8 and not A1 to B2? That's a creative step. Rozumiesz? W jaki sposób przejść do myślenia twórczego, tak? Okay. To już nie algorytm, tylko stąd od razu dalej. This is not an algorithm. This is the creative problem solving. Okay? And the next conclusion part, the last one, I promise you. It's here. Okay. So some addition to the situation. For now, I think we have learned quite a lot about learning, because we can consider that the learning is a very colorful process, and students are also very different, and the process has to be adapted to them
and not not opposite of that. Czyli wiemy, że ten proces nauczania musi być skierowany na uczniów, a uczniowie są bardzo różnorodni. The learning style and speed very different. I mean, students. Różne tempy się uczą, mają różne style uczenia się. They sometimes they need special need, special support. Czasami potrzebują dodatkowego wsparcia, pomocy. We want to give them to the world as a whole. We want to give them the world as a whole. The totality of the world. Mm-hmm. Czyli chcielibyśmy... Zrozumieliście Państwo. So, I think you understand. Metaforę. However, yeah. However, we need to give them in a certain pieces to make able them to have the totality. So we give them. Do you mean that we give them pieces, yeah, and then it's in their power to put those pieces together? Yeah? And that is the goal to reach this, not only the parts of them. And many times it needs a reflection, a kind of helicopter view. So not moving on the surface, but take another viewpoint, you know. Czy musimy to spojrzeć z pewnej perspektywy, tak? Żeby zobaczyć tą całość, jak te małe elementy mogą się ułożyć w całość. So, what is going to change? This is the source of the learning, which is very wide. Not the teacher only, but many other things, especially the other students. I don't know whether you think about their students, that they are source for each other in the learning process. Czyli w procesie nauczania też dużą rolę odgrywają inni uczniowie, tak? Uczą się oni od siebie wzajemnie. The different way of using room. Room should fit to the learning process and not opposite them. Nie powinno być tak, że my naginamy ten sposób uczenia do klas, które mamy do dyspozycji, tylko powinniśmy jakby te klasy dopasowywać do tego, w jakim celu będziemy ich używać. Success keep moving the students in the learning process. No, oczywiście motywuje studentów. Which needs special methodology. Ale musi to być też pewna metodologia. And you can decide what you want to reach, this or that. And now when I see the watch, I have a question. Could you spare 5 other minutes for the program to finish it? Okay. Then only some, let's say, spot about the school leaders. Many of them recognize him or her as Shiva, mm-hmm, because she or he has to so many things at the same time. But we can use another, let's say, other photos. Do you know them? Who are them? If I say that South Pool, yeah, Amundsen and Scott, why they are here? This is the reason. It is from Professor Westbergen, who defined three, let's say, way of leading organization and people.
One is the leadership, the other is the management, and forget the administration. So the administration. These two can be very important for us. And now we can go back to the to your decision, because of course we need both leadership and management, and the balance is the most important thing. The leader is who decide about the main goals. So if you are in a jungle, the leader is that who go on a high tree and look around and go that you should do, go that direction, and the manager having a sharp knife and make the way, take care of, carry out all things which is necessary. Without each other, these are not really working. And translation? Oh, sorry. Translacja prosimy. No potrzebujemy i liderów. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w dżungli, no to lider będzie tym, który wejdzie na drzewo i wytyczy dalszą drogę. Natomiast menedżer będzie ścinać gdzieś tam te liany po to, żebyśmy mogli tą drogą podążać, tak? Okay. So taking these things in another aspect, we can speak about the possible competencies of school leaders, and of course, if we have a nice list, then it can be a question whether we can evaluate or not these competencies. This slide is about a possibility. How we can investigate the competencies of people in different kind of job, including school leadership. I teraz mamy takie pytanie, w jaki sposób możemy ewaluować kompetencje w różnych rodzajach prac, zadań, też kompetencje liderów. I tutaj mamy to schematyczne podejście do ról, bardzo często używane w teorii zasobów ludzkich i nie wiem, może maybe I should translate those qualities here, yes. Those dimensions here. Tak? Czyli tutaj mamy na zewnątrz współpracę, tak? Stabilizację, dynamikę, ekstrawersję, zorientowanie na więzi, zorientowanie na relacje i zorientowanie na treści, autonomię i zorientowanie na rezultaty, precyzję. Tak? I tutaj lojalny, stanowczy, pragmatyczny, niezależny, self-conscious, czyli taki niepewny siebie, porywający, kreatywny i współpracujący. Self-conscious to pewny siebie. To znaczy, nie, self-conscious, is it self-confident or is secure? Self-confident. Self-confident. You will have a translated material, and you will find more details about it. I do not want to take the time for explaining the details. Now, I think the most important thing, we have tool with which we can evaluate that somebody, how much fit to a certain job. I am a leader of an international program which aimed at elaborating international standards for school leaders in five European countries. So we use the same method in that. Translation. Could you say that again? Sorry. So I'm a project leader in an international project. Biorę udział w międzynarodowym projekcie, którym kieruję. Aim at elaborating international standards for school leaders. Czyli tworzymy pewne standardy międzynarodowe dla liderów szkół. And we use this method. I używamy właśnie tej metody tamtego diagramu.
Something what I promised to you regarding leadership and management. To, co Państwu obiecałem. These are, you, I think you recognize the yin-yang symbol. Mm-hmm. So that is the relation between leadership and management. So it is the same, this is the two sides of the coin, the same coin. Also go a little bit back to the creativity with the borrowing the saying from Einstein. It's finally last garden. Yeah. Which is the essence of that workshop. Thinking outside of the box is difficult for some people, keep trying. Let's translate this. No, myślenie kreatywne sprawia trudności, ale powinniśmy próbować. Czasem boli. So thinking outside the box. Sometimes it's painful. Yeah? Sometimes it's painful. Yeah, I know. Yeah. Thinking outside the box means collaborate. Uczenie, myślenie, kreatywność. So, dziękuję za uwagę, dziękuję za uczenie, dziękuję za myślenie, dziękuję kreatywność. Prosim, kawa. Herbata. In half an hour coffee break, but not half an hour if you check the time, only 20 minute coffee break, and we will go back for the reflective part, okay? Tak, serdecznie zapraszamy i spotkajmy się o 15.35, dobrze? Tutaj, w tym And dziękuję bardzo, fantastic Nigdy nie sądziłem, że aż tyle zrozumiem po węgiersku. Tak.